Dzień dobry kochani, Krys Sieniawski, Krys na Bali. Jestem teraz w Sanur. Zobaczcie tutaj na głównym skrzyżowaniu jaki tłum. Ci ludzie wszyscy oczekują na paradę Ogo Ogo. Ogo Ogo to są takie wielkie kukły przedstawiające demony, albowiem dzisiaj jest ostatni dzień balijskiego roku. Także zapraszam jeszcze raz na kolejny odcinek Krys na Bali. A to akurat są takie mini kukiełki, trawiające oczywiście demony, ale to są kukiełki tworzone przez dzieci. Każda z tych kukiełek ma swój numer i potem będą one oceniane i będą wybierane najlepsze i można wygrać jakieś nagrody. No więc ponieważ te kukły mają przedstawiać taką złą, nagromadzoną karmę, one powinny być po prostu dzisiaj spalone, ale ponieważ Balijczykom wychodzą całkiem niezłe kreacje z tych kukieł, więc czasami szkoda im spalić taką kukłę, więc sprzedają to przeróżnym hotelom czy instytucjom, czy zostawiają sobie po prostu na pamiątkę. Ruszyły dzieciaki, zobaczcie, tak to wygląda. Następni idą. Paradę zaczynają dzieci, a potem już naprawdę poważne kukły tu się pojawią. Niekiedy będą noszone przez nawet i 50 osób. Także każdy tak zwany banjar, czyli taka najmniejsza komórka administracyjna, po prostu kilka ulic, ma swoją reprezentację, która tworzy swoje Ogo Ogo, czyli takiego demona. No i tutaj goście muszą właśnie podnosić druty, ponieważ nie przeszło by Ogo Ogo. Bali jest to jedyne miejsce na całym świecie, gdzie po tym dniu, ostatnim dniu roku następuje tak zwany niepi, czyli dzień ciszy i wtedy nikomu nie wolno wychodzić z domu. Wyłączany jest nawet internet. Za wyjście z domu grozi dosłownie aresztowanie. Zamknięte jest lotnisko, nie ma ruchu na ulicy. Na ulicy może przebywać tylko peczalang, czyli ta taka tradycyjna służba porządkowa. No i trwa to od jutra, od 6 rano do pojutrza 6 rano. Turystom nie wolno opuszczać tego dnia hoteli i nawet lotnisko jest zamknięte. A myśmy teraz przenieśli się na Mertasari Beach, to jest dalej w rejonie Sanur, tylko że oczywiście nad samym morzem. No i tutaj jest zdecydowanie więcej ludzi, zobaczcie. To jest główna scena. Na głównej scenie każdy z teamów ma kilka minut na zaprezentowanie swojego Ogo Ogo. Demonom zawsze towarzyszy balijska orkiestra oraz tancerze. Po zakończonych występach Balijczycy świętują zwykle do północy, po czym rozjeżdżają się do swoich domów. Następnego dnia o 6 rano zaczyna się dzień ciszy. Tak zwane niepi trwa przez kolejne 24 godziny. Podczas niepi nikomu nie wolno wychodzić z domu, zapalać światła, włączać muzyki. Tego dnia nieczynne jest również lotnisko, a ruch uliczny zupełnie zamiera. Turyści mogą swobodnie poruszać się po terenie hotelu, mogą korzystać z basenów, jednak nie wolno wychodzić na plażę i wchodzić do oceanu. Osoby religijne wystrzegają się wszelkich zajęć, a niekiedy również postują. Bali jest jedynym miejscem na ziemi, gdzie niepi obchodzone jest w tak rygorystyczny sposób. W całej Indonezji jest to dzień wolny od pracy, jednak tylko na Bali mieszkańcy pozostają w domach. Warto tutaj wspomnieć, że wyłączane są nadajniki telewizji naziemnej oraz radio, a internet mobilny również nie działa. Działa tylko internet dostarczany przez prowajderów sieci kablowych. A ja dziękuję serdecznie za oglądanie tego krótkiego odcinka i już teraz zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Yeah.
Z moim malem.